Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Ryszard Tarasiewicz nie będzie w przyszłym sezonie trenerem pierwszoligowej Miedzi Legnica, gdyż klub nie przedłuży z nim wygasającego w czerwcu kontraktu. Jednym z kandydatów na jego następcę jest Dominik Nowak, dotychczasowy trener drużyny Wigry Suwałki. Magdalena Ławska, utalentowana florecistka klubu szermierczego Wrocławianie, do bogatej już, mimo młodego wieku, kolekcji trofeów dorzuciła kolejny sukces, jakim było zdobycie złotego medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Lubuskie 2017. Pierwsze miejsce na Olimpiadzie Młodzieży było równoznaczne z wywalczeniem tytułu mistrzyni Polski juniorek. W finałowym pojedynku Magdalena Ławska pokonała Karolinę Murawską z uczniowskiego klubu sportowego Atena Gdańsk. Udało mi się zdobyć pierwszy raz Mistrzostwo Polski i jest to dla mnie jeden z największych moich sukcesów. Długo dosyć na to trenowałam, no i udało mi się. Bardzo zadowolony z postępów, jakie poczyniła w ostatnim czasie młoda florecistka, jest trener klubu szermierczego Wrocławianie Krzysztof Głowacki. Magda, wychowanka, trener Małgorzaty Biegańskiej, z którą teraz pracuję dalej. Jest zawodniczką przede wszystkim ogromnie pracowitą i to się przekłada na wyniki. Robi postępy, najlepszy dowód, że 15 miejsce na Mistrzostwach Świata Kadetów, kiedy jeszcze ma przed sobą starty w tej kategorii, złoty medal na Olimpiadzie Młodzieży. To świadczy, że nie tylko we florecie mężczyzn, ale jaskółki się pojawiają też we florecie kobiet. No, wcześniej przecież Beata Żurowska zdobyła z koleżankami złoty medal na Mistrzostwach Europy juniorek. Magdalena Ławska przygodę z szermierką zaczęła dość przypadkowo. Tata przez przypadek znalazł klub. No i z ciekawości przyszliśmy, jakoś się spodobało, dosyć dobrze to szło. No i sukcesy przychodziły z wiekiem, z doświadczeniem. No i jest dobrze. Udało mi się w tym roku wejść do kadry narodowej. Reprezentowałam kraj na Mistrzostwach Świata i Europy. Na Mistrzostwach Świata zajęłam 15 wysokie miejsce, najwyżej z pole. No i w przyszłym roku mam nadzieję zakończyć swoją kategorię w juniorze młodszym jeszcze lepszym wynikiem na Mistrzostwach Świata. Przygotowania klubu do nowego sezonu rozpoczynają się na początku sierpnia obozem w Polanicy. Podobnie jak Szalan z Bratysławia, który urósł do największego turnieju na świecie dzieci i młodzieży, tak i nasz obóz jest w tej chwili pod względem liczebności największym obozem wakacyjnym na świecie. Amerykanie, egzotyczne kraje, Malezja, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, no i kluby europejskie. Cała masa zawodników, w tym kadra Polski juniorów oraz nasi i seniorzy, i juniorzy. Będziemy twardo się przygotowywać do sezonu, aby był udany tak jak i ten w tym roku. Teraz to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydania programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.